Odpady jako alternatywne źródło energii to jeden z najbardziej interesujących tematów, jakie poddane zostały dyskusji podczas 6. Biznesowego Forum Pogranicza. Dwudniowe spotkanie odbyło się w Suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym w minionym tygodniu. O energii tkwiącej w tym, czego z chęcią się pozbywamy, dyskutowali prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, prezes zarządu białostockiej spółki Lech, czyli spalarni odpadów, prezes olsztyńskiego MPC-u Konrad Nowak i prezes suwalskiego PGO Zbigniew Walędzewicz. O ile w znaczącej mierze mieszkańcy miasta zdają się rozumieć i akceptować potrzebę rozwiązania problemu odpadów, które nie mogą być składowane, o tyle sposób pozbywania się śmierdzącej i trującej masy śmieci może budzić kontrowersje. I budzi, ale specjaliści, zarówno ci od ekonomii, jak i środowiska, mówią jedno. Termiczne unieszkodliwianie odpadów prowadzone w odpowiednich warunkach nie tylko nie pogorszy stanu środowiska, ale wręcz może mu pomóc, bo wysokoenergetyczne odpady leżące na składowiskach nie będą truć ziemi. Przede wszystkim policzyliśmy, co trzeba zrobić, żeby taka instalacja, mini instalacja, bo znacznie mniejsza niż w Białymstoku, inna i ta budowana w Olsztynie, powstała w naszym mieście. No i oczywiście mamy ciepłownię miejską, która bazuje głównie na węglu. Ten węgiel ma teraz cenę bardzo wysoko, jak wiemy. Oczywiście prawa do emisji CO2 kosztują też. A wobec tego prosty rachunek, można powiedzieć, na dzisiaj jest następujący. Jeżeli 5 milionów płacimy za zagospodarowanie tej frakcji energetycznej odpadów komunalnych, jeżeli wytworzę ciepło, do którego powinienem spalić około 14 tysięcy ton węgla, a spalę właśnie te odpady, tą frakcję energetyczną, jeżeli ja zapłacę, to równowartość około 20 milionów złotych rocznie. Jeżeli dodam do tego ETS, czyli uprawnienia do emisji CO2, około 10 milionów, mi wychodzi 35 milionów złotych. Czysta kalkulacja. Na dzisiaj to się bardzo opłaca, jeszcze bardziej niż półtora roku temu, jak ten projekt był już na etapie przygotowania. No i oczywiście chcemy wytwarzać ciepło miejskie, gdzieś tam 7,5 MW, ciepło systemowe, spółka nasza PEC będzie z boku odbierała od spółki PGO, czyli tej spółki, która będzie prowadziła instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Decyzja w sprawie podjęcia wyzwania i zbudowania nowoczesnej spalarni odpadów już zapadła i nie była motywowana tylko oszczędnościami miasta. Przede wszystkim uchronimy mieszkańców od znacznych wzrostów cen ciepła miejskiego. Oczywiście ceny będą rosły, natomiast nie w takim tempie, gdybyśmy tego nie zrobili. I druga sprawa, zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ja myślę, że koszt zagospodarowania odpadów komunalnych będzie niższy niż obecnie, kiedy wykorzystujemy te możliwości zagospodarowania tych odpadów w innych instalacjach i za to płacimy, koszty transportu i tak dalej. Jak jeszcze dodam do tego możliwość pozyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w granicach 50%, no to naprawdę ta inwestycja może się w szybkim czasie nam zwrócić i dlatego jest taka decyzja. W Polsce jeszcze kilka lat temu działało zaledwie 8 spalarni odpadów. Ich moce przerobowe nawet nie próbowały dosięgać poziomu faktycznych potrzeb. Produkcja tej frakcji kalorycznej, która nie można było składować, wynosiła ponad 4,1 milionów ton. Nasze moce, 8 spalarni, zamykały się w 1 200 000 ton. Dodatkowo 800 tysięcy ton tam z kawałkiem utylizowało tą frakcję cementownie. Zadam dla Państwa pytanie, a gdzie wędrowały pozostałe 2 miliony ton frakcji energetycznej? Fajny był przepis, który jeszcze wtedy nas wszystkich obowiązywał, że można
nasze, dajmy na to, odpady magazynować przez okres maksymalnie 3 lat. I patrzcie Państwo, co się dzieje. Miałem świetne układy z panem Kolżeńskim oczywiście, nie tylko, i zawodowe, z panem prezesem z Białegostoku. Pierwsza cena, wozimy transport odpadów kalorycznych do Białegostoku. Panie prezesie, ile? 120 zł. Za rok 140, po 3 latach było 180. Ale nie bez kozery Państwu mówię o tych 3 latach, bo już mijał 3 rok, gdzie można było składować odpady. Pamiętacie Państwo, co się stało w 2019 roku? Polska zaczęła się palić. Czy myślicie Państwo, że się paliły instalacje komunalne, czyli gdzie właścicielem jest miasto? Nie. Kilka bodajże było pożarów. Generalnie się paliły instalacje prywatne. I dopiero tragedia na rynku. Co się stało? Ceny, za które Suwałki płaciły dla spalarni w Białymstoku, z 220 cena skoczyła na 700 zł. I znów pojechany do Białegostoku, nie będę mówił z czym, panie prezesie, ratuj pan, bo 3 lata mi minęło, żeby pan prezes mi pomógł. Oczywiście pomógł, ale też w ograniczonej możliwości, ponieważ spalarnia w Białymstoku została jakby zbudowana pod zupełnie inny tutaj odpad, bo przede wszystkim, panie prezesie, pod odpady zbierane, zmieszane. Także też moce były tutaj ograniczone. W związku z tym, jak pan prezydent tutaj wspomniał, gdzie troszeczkę pan się pomylił, panie prezydencie, bo w tym roku zapłacimy 7 milionów za utylizację PRDF-u. Jeżeli my policzymy te 7 milionów, że zostanie w spółce, a wiadomo, że spółka funkcjonuje za pieniądze naszych mieszkańców, plus do tego pieniądze uzyskane z produkcji energii elektrycznej w kalkulacji, to gdzieś wychodzi w granicach 3 200 000, plus do tego, ile zaoszczędzimy węgla, według wyliczeń moich razem z panem prezesem Suwalskiego PEC-u, wychodzi tak w granicach około gdzieś 11 tysięcy ton. Ile dzisiaj tona węgla? No nie muszę Państwu mówić. Może nie tak optymistycznie te 30 milionów, ale nawet jak co roku zaoszczędzimy w granicach około 15 milionów, gdzie nasza inwestycja, i to mogę powiedzieć, bo dzisiaj jest policzona na granicach około 128 milionów, z tego 50% mamy dofinansowania, to jest 64 miliony, bezwrotnego oczywiście. Drugie 64 miliony jest to pożyczka na doskonałych warunkach z NFOŚ-u. W związku z tym jest takie powiedzenie, jak się jest głupi, to nie ryzykuj. My jesteśmy, staramy się być niegłupi i ryzykujemy i generalnie widzimy taką przyszłość, żeby nie było taniej, tylko żeby podwyżki odpadów w Suwałkach, opłaty za odpady, były na podobnym poziomie i rosły tylko o inflację, czego również życzę dla miasta Białystok i Olsztyna. O tym, jak funkcjonuje białostocka spalarnia i jakie rygory są w niej na porządku dziennym, mówił jej szef Michał Stefanowicz. Generalnie rzecz biorąc, spalarnia wpisała się już w życie mieszkańców Białegostoku i wygląd infrastruktury miejskiej. Zrobiliśmy, co roku robiliśmy jedną imprezę. Na Dzień Dziecka zapraszaliśmy wszystkie dzieci przed plac, który był do bunkra, bo wszyscy mówi, że śmierdzi w spalarni. W spalarni nic nie śmierdzi, proszę Państwa. Nie ma zapachów tych pieniędzy, o których pan prezes mówił, że tak pożądane są w Suwałkach. Ludzie przychodzili. Robiliśmy lekcje edukacyjne dla młodzieży, dzieci. Przyjeżdżały autokary ze szkół. Wszyscy oglądali, patrzyli, jak to wszystko wygląda, działa. Można było się przejść, zobaczyć te wszystkie nowoczesne urządzenia. I te dzieci wracały potem do domów i mówiły: tato, mamo, byłem na spalarni, widziałem, jak to działa, fajnie. Jeszcze przychodzi i mówi: a segregujesz odpady? Bo trzeba. Więc to są lata pracy, które zostały wykonane i dzisiaj nie ma decyzji czy dyskusji na temat tego, czy jesteśmy potrzebni, czy nie, bo jesteśmy. Ja życzę Suwałkom, żeby również się udało, Olsztynowi również trzymam kciuki, no bo te 2 miliony ton odpadów gdzieś się palić będzie dookoła nas. No i cały czas powtarzam, jest to element systemu bezpieczeństwa energetycznego każdej tkanki miejskiej, która jest i powinniśmy iść tą energetykę rozproszoną, a czeka nas jakaś też rewolucja. Pamiętajmy, że w telefonii komórkowej mieliśmy odejście od kabla. Tutaj może nas czekać też jakaś transformacja w stanie technologii węglowe czy odejście nawet od węgla, ale musi być jakaś alternatywa. Spalarnie jak najbardziej z odpadów to się wpisują, szczególnie, że normy emisyjne dla tych instalacji są dużo bardziej wygórowane
niż dla zwykłych kogeneracji węglowych. I tam, jeżeli w przeciągu 4 godzin, nie daj Boże, nie będziemy spełniali tych norm emisyjnych, musimy wstrzymać się z działalnością. Jeżeli w ciągu 60 godzin, w ciągu roku przekroczymy te normy, zamykamy instalację. Tego rodzaju argumenty nie przekonują jednak dość radykalnie myślących przedstawicieli ruchów ekologicznych, którzy w każdym pomyśle dostrzegają szereg wad, ale też negując proponowane rozwiązania, nie wskazują takich, które byłyby z ich perspektywy wystarczająco satysfakcjonujące. Utopią jest bowiem wierzyć, że zrezygnujemy z opakowań, sprzęty będziemy naprawiać dziesiątki razy, a każdy drobiazg, który nie da się skompostować, wielokrotnie wykorzystamy do innego celu. Jak z protestującymi przedstawicielami ruchów ekologicznych poradził sobie Olsztyn? Myśmy zrobili badania opinii publicznej wtedy, kiedy właśnie pojawiały się takie różnego rodzaju informacje medialne. Dość rzetelny i z tego wynikało, że ponad 80% mieszkańców miasta, którzy byli poddani tym badaniom, było absolutnie za tym, żeby ta instalacja w Olsztynie powstała. Także to nam dało takie po prostu też taki świeży oddech, przekonanie, że trzeba po prostu to kontynuować. I obecnie od momentu, kiedy zaczęła się budowa, absolutnie nie ma żadnych głosów sprzeciwu, wszystko wygasło. Te niewielkie grono przeciwników, dość takich właśnie aktywnych, z transparentami, jakby znikło, nie ma. Z podobnym problemem zmagają się właśnie Suwałki, gdzie stos uwag i wątpliwości wynikających z troski o stan lokalnego środowiska zgłosiła organizacja ekologiczna z odległego Oświęcimia. Dzisiaj sprawa jest na wokandzie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i być może w najbliższych tygodniach usłyszymy werdykt dotyczący uwag i obaw ekologów. Jak podnieśli uczestnicy debaty, w całej Europie aktualnie funkcjonuje około 500 spalarni odpadów. Niemal 20% z nich znajduje się na terenie Niemiec. Ten kraj spala wielokrotnie więcej odpadów niż produkują Polacy i nikt tam nie podważa zalet tego rozwiązania. Zdaniem uczestników debaty spalarnia... To jest wymóg, który musi być w każdym dużym mieście, takim jak Suwałki również, bo to się zwróci. Nam się to w Białymstoku świetnie zwraca, pokazując cenę na bramie. Zobaczcie, te instalacje, które mają spalarnie, mają niższą cenę na bramie. Te miasta, które mają Kraków, Bydgoszcz, Konin, Poznań, mają niższą cenę zagospodarowania odpadów i system energetyczny uzupełniony o własne lokalne paliwo, które daje tańsze ciepło. Przy cenie węgla 3000 zł za tonę, to chyba nie trzeba tu więcej dyskutować, a taniej nie będzie. Dla kieszeni przeciętnego mieszkańca Suwałk koszt przetwarzania odpadów ma ogromne znaczenie, bo choć dzisiaj w porównaniu z innymi samorządami nie płacimy ogromnych rachunków za gospodarowanie naszymi odpadami, to zmiany mogłyby stać się bardzo dotkliwe. Tymczasem suwalski samorząd zapewnia, że przyszłoroczne rachunki za odbiór i unieszkodliwianie odpadów nie wzrosną. Z czasem opłaty pewnie się zmienią, ale jak podkreśla Czesław Renkiewicz, będą to korekty inflacyjne, nie czyniące spustoszenia w rodzinnych budżetach.